Ja oglądałem ten film Stanowskiego i ja tam widzę jeszcze jeden problem. Ja nie wiem, czy on tego nie jest świadomy. Bo pytanie, czy Natalia jest w pełni zdrowa, nie? Na przykład psychicznie. Bo to już poszło na taką skalę, że wydaje mi się, że ona też po części wierzy. Ja tak sobie rozkminiałem, nie? Bo jak tak naprawdę rozłożymy na czynniki pierwsze wiele jej wypowiedzi, no to można doszukać się tam, że okej, no tak było, tylko że ona to mówi w taki sposób, że człowiek rozumie to inaczej. Na przykład coś tam gadała, że helikopterem przyleciała na jakąś premierę, nie? No, trochę się zgadza, no bo w tym samym mieście wynajęła sobie wycieczkę helikopterem, taką, nie wiem, kurwa, krajoznawczą, no i wylądowała i wsiadła w taksówkę i przyjechała, nie? No ale sobie w głowie może mówić, no przyleciałem helikopterem. To tak samo jak ja w Rio na przykład byłem, nie? I sobie wziąłem taką na pół godziny helikopter, żeby zwiedzić z góry miasto. To też mogę na przykład powiedzieć, no do Rio przyleciałem helikopterem, no bo jakby jak wylądowałem w Rio, no to tym helikopterem. I ona właśnie dużo takich robi dziwnych akcji, nie? Że na przykład, o, ja wam powiem moją historię i to, jak ja ją odczuwam, a jakby ją odczuła Natalia Janoszek. Na przykład, gdybym wam powiedział, że leciałem raz z Sealem. Powiem wam, kto to jest Seal. Seal to jest taki, młode pokolenie może nie kojarzyć. To jest taki piosenkarz. O, ten ziomek, nie? I jakbym powiedział, leciałem kiedyś z Sealem z Londynu. Pogadaliśmy sobie, trochę sobie pogadaliśmy. Wesoły gość, nie? No to sobie kminicie po takiej gadce, jakbym na przykład udzielał wywiadu, no że ja z Sealem gdzieś sobie leciałem razem, się kolegujemy. A prawda na przykład była taka, że szedł Seal, ja wtedy jeszcze chyba nawet nie byłem YouTuberem i mówię, można zdjęcie? A on mówi, że nie. A ja mówię, okej, nie ma sprawy. I poszedłem, nie? Ale Natalia Janoszyk, ona każdą najmniejszą rzecz opowiada tak barwnie, na przykład, że piła herbatę z Tomem Cruzem. No może gdzieś faktycznie była na jakimś evencie, że stała gdzieś przy jednym stoliku, a 10 stolików dalej był Tom Cruise. Ona piła herbatę i on pił herbatę. No ale w jej głowie to jest, piłam herbatę z Tomem Cruzem. I to jest taki jakiś jej problem, że ona wszystko kurwa potęguje i w dziwny sposób opowiada. No bo wiele tych jej historii, no że wygrała konkursy Miss, no wygrała konkursy Miss. Tylko że to, że właśnie dostała nagrodę chyba tam najsympatyczniejszy czy coś takiego, no to już o tym nie gada. No dziwna persona. Ja pamiętam, zwróciłem uwagę wtedy, kiedy ona książkę wydała tą o Bollywood, że jak podbić Bollywood. Bo ja wtedy byłem jakoś wtedy w tych Indiach, chciałem robić te kanały YouTube i mi wtedy wszyscy gadali, że nie znają jej. I teraz dopiero mi chyba Monika mówiła, że ona tą wydała. Ile ona w ogóle ma lat, ta Natalia Janoszek? A książkę wydała ile lat temu? Nie wiem, jak to sprawdzić. Data premiery. 7 lat temu. Nie, to Monice się popierdoliło w takim razie. No dobra, to ona już była chyba w pełni świadoma, wiedziała, co robi. Ja wtedy właśnie zwróciłem uwagę, że coś z tą dziewczyną jest nie tak, ale w życiu się nie spodziewałem, że to aż na taką skalę, że przerabiała trailery. Myślałem, że faktycznie gdzieś tam zagrała, bo w Indiach powstaje pełno filmów. No i pytanie, nie? Czy ona po prostu też trochę nie jest chora na mitomanię? To jest choroba, to taka dosyć poważna. O. Za typowe dla mitomanii uznaje się, że motywacja utworzenia kłamstw jest wewnętrzna. Może nią być pragnienie zwrócenia na siebie uwagi, bycia podziwianym, podwyższenia swojego znaczenia, zaprezentowania się jako osoba o szczególnych zdolnościach, osiągnięciach lub znajomościach. Przyjmuje się, że motywacje te związane są z dysfunkcjonalnymi mechanizmami psychologicznymi. Ja uważam, że tam coś jest nie tak, nie? Ale nie znam.
Dopiero ostatnio sobie przeczytałem w pełni tego jej maila, no to ona naprawdę wierzy, że zrobiła tą karierę, nie? By ona te takie małe rzeczy, te takie małe rulki, że tam gdzieś pojawi się na sekundę, ona naprawdę uważa. Tak jak na przykład ona, był jakiś taki wywiad, że ona ma swoją świtę. Natalia Janoszek. Świta. Chociaż najlepiej na TikToku tego poszukać. O Jezus Maria. TikTok jest zawsze 10 razy głośniejszy od YouTube'a. Nie wiem o co chodzi. A to co? Nie ma co się obrażać na rzeczywistość. W związku z czym co? Zacząłem kopać. Ale wychodzę z założenia, że lepiej być samemu niż być z kim, albo dla zasady, bo warto być z kimś, prawda? No to od kogo masz te gorące DM-y? Pochwal się. Ojej, myślę, że jakby ktoś zajrzał w moje wiadomości. Pamiętam, że swego czasu za granicą brzało o tym, że kobiety piszą z Neymarem czy Kamesą Rodriguezem. Ja też z nimi piszę, ale... O, i zobaczcie. Chuj, może gdzieś tam Neymar jej przez przypadek coś wysłał, jakiegoś kurwa uśmiech czy coś takiego, ale możliwe, że nie. To ja wam opowiem właśnie sytuację, jak działa mózg Janoszek. Albo chuj. Może to za trudne. Nie, chuj, dobra, pominę to. No to też bym stracił jakieś takie ale rzeczy. Ale nie mam czasu się z nimi spotkać. Może dlatego jestem single. To może wygospodaruj. Ale wychodzę z założenia, że lepiej być. Nie, dobra, znajdźmy to, co chciałem całą znaleźć. Całą twoją Wikipedię można by. Ona gdzieś gadała o świcie, że ma taką świtę, jak leci do Indii. No ale chuj, nie mogę tego znaleźć. Dobra, może wracamy do materiału Rewo, może on zaraz coś spotkać powie. Się z naj... Bo problem z Janoszek jest taki, że tyle jest tych kłamstw i wywiadów, że można by było jeszcze zrobić 3 filmy o tym wszystkim. ...i wręcz niewiarygodnej opowieści o kreatywnych trailerach, to porozmawiajmy też o Ona też pisze z Najmanem. Ona w ogóle kiedyś wypisywała do reżysera życia, bardzo chciała wystąpić w jego produkcjach. ...kreatywnych zdjęcia. Dziewczyna jest bardzo ambitna. ...takich przyciętych w odpowiednim miejscu, żeby pasowały do... ...Bollywood, Flame, zdobył 4 nagrody na festiwalu UEFA. I FEFA w Australii, w tym do najlepszego reżysera, najlepszego producenta, najlepszego filmu i najlepszej aktorki. No i zobaczcie, właśnie o to chodzi, nie? Że ona tutaj chyba nie kłamie, ale ona tak w taki sposób tworzy ten post, że być może jakaś inna aktorka dostała za ten film nagrodę, ale ona tak potrafi to ubrać, że ludzie pomyślą, o, Janoszek dostała za dla najlepszej aktorki nagrodę. Że ona potrafi odpowiednio to wszystko układać. Teraz porównajmy sobie to, co napisała Natalia Janoszek i to, co jest na tych statuetkach. Czy ona nie jest... Nie mogę powiedzieć tego słowa, ale jest, prawda? No jest. No przyznajcie sami, że jest. W showbiznesie zwykle sukces wiąże się również z luksusem. Polskie media piały informując o tym, że Natalia przyleciała helikopterem na prestiżowy festiwal filmowy w Cannes. I teraz dwie ważne informacje. Pierwsza... Jest tam napisany mój film, ale co to oznacza mój film? Może to jest mój ulubiony film. O tym mówię, nie? Że ona... No mój film, nie? Że ona jest kurwa cwana. Pierwsze to, że faktycznie tam była i miała premierę filmu, w którym zagrała, ale nie na tym głównym festiwalu, tylko takim dużo mniejszym, amatorskim. A po drugie, nie przyleciała helikopterem, tylko przeleciała się helikopterem, a to znacząca różnica. Kupiła lot widokowy nad Cannes i po prostu poleciała trochę w górę, a potem w dół i wysiadła z helikoptera jako wielka gwiazda. Miałeś nie pić energoli od sierpnia. Gwiazda, której jej ekipa robiła zdjęcia. Czy to jest normalne? Powiedzcie mi, czy to jest normalne? Niedawno była u nas Natalia Janoszek w studiu i mówiła o tym, że leci do Cannes. I ja powiem wam tak, okej, okay, Janoszek, no wpadła. Wpadła i teraz tak, gdyby się nie zapadła pod ziemię, to tak naprawdę teraz jej kariera by nabrała rozpędu.
bo w końcu ludzie cokolwiek u niej usłyszeli. Tak, ja nie mam pojęcia, jak ona się dostawała do tych programów, ale się dostawała. Ale ona właśnie mogła rozkminić jeszcze jedną rzecz, nie? Wyobraźcie sobie, że te 6 lat temu, jak zaczynała karierę, nagrałaby taki film, że witam, jestem Natalia Janoszek, postanowiłam, bardzo nie lubię mediów w Polsce, postanowiłam, że zrobię eksperyment i udowodnię wam, że media w Polsce niczego nie weryfikują i na kłamstwie zbuduję sobie karierę, bo oni niczego nie sprawdzą, wmówię im wszystko. I ona teraz by wyciągnęła ten film i by wyszła kurwa na bohaterkę. Taka mała rzecz, nie? I by wyszło, że wow, ale inteligentna typiara, ale upokorzyła media. I by jakoś kurwa wyszła z twarzą z tego wszystkiego. No ale pewnie jakby już coś takiego miała, to by... No bo dla mnie przede wszystkim to pokazuje te media w Polsce. To też widziałem wypowiedź Pazury. Tak samo właśnie to skwitował. Że to pokazuje poziom dziennikarstwa. Ale to już, to nie jest pierwszy przypadek. Kiedyś był taki ziomek, nastoletni, czy tam bardzo młody milioner, taki był Kaszubski. To też się pojawił w pytaniu na śniadanie i mówił, że jest milionerem i oni, wow, jesteś milionerem, wow, wow. A to oczywiście było na podstawie, że on sobie być może wykupił taki wywiad w pytaniu na śniadanie, bo to kosztuje tam kilka tysięcy chyba. I po prostu zbriefował, nie? Nazywam się tak i tak, zajmuję się tym i tym, jestem milionerem i oni wtedy gadają, no bo taki Prokop, czy on ma czas sprawdzić, jak on ma tam 30 spotkań w tym Dzień Dobry TVN dziennie? No nie jest w stanie tego zweryfikować. A jak widać, ci, którzy powinni weryfikować za niego, też tego nie robili. Więc wszystko można mówić. No ile jeszcze było takich przykładów? Bayerful i ich kariera w Chinach. No przecież oni też ściemnili z tym, że robią jakąś karierę w Chinach, że sprzedają chyba miliony płyt. I dostali nawet program w telewizji Puls, że oprowadzają po Chinach, bo są gwiazdami, więc im zaproponowano, że to oprowadzajcie widzów po Chinach. I mieli taką serię. I hajs zarobili. Wszystko na ściemie zbudowane. Dużo takich przykładów podejrzewam jeszcze było, o których nie pamiętam. Wydała, że już jest przygotowana, ale my teraz możemy to wszystko zobaczyć, prawda? Tak, my teraz możemy to wszystko zobaczyć. Przede wszystkim widzimy piękną kreację, no niemal ślubną Natalii Janoszek, tak, którą zachwyciła wszystkich w Cannes. No dobra, ale może te wszystkie działania na serio przełożyły się na sukces w Indiach? Może rzeczywiście jest tam gwiazdą? Żeby to sprawdzić, Stanowski poleciał na miejsce i postanowił porozmawiać z prawdziwą, udokumentowaną gwiazdą Bollywood, aktorem, którego rodzina produkuje tego typu filmy. Czy osoba z branży rozpoznała Natalię? Spotkaliśmy się z Karanem Natem. To jest aktor z Bollywood. Taki prawdziwy, gra w prawdziwych filmach, które da się naprawdę obejrzeć i ludzie go naprawdę znają. Ale co ważniejsze, Karan pochodzi z filmowej rodziny. Jego ojciec jest bardzo, bardzo znaczącym producentem filmów w Bollywood. Jednym z największych producentów filmów w Bollywood. No, spędziliśmy przesympatyczną godzinę, może dwie, na rozmowach o wielu tematach, ale oczywiście rozmawialiśmy także o Natalii Janoszek. For sure you know a big Polish Bollywood star. I'm sorry, I didn't get you. What do you say? Bollywood star from Poland. Girl, beautiful girl. I don't know. I'm sorry, but I don't know who you're talking about. Natalia Janoszek. I'm sorry, I don't know her. Ale ogólnie ja bym musiał przeżyć tego Instagrama Natalii. Bo to nie jest problem być popularnym w Indiach. Naprawdę. Jak jesteś białym, to wychodzisz na ulicę i już jesteś popularny. Gdzie są w ogóle jakieś jej materiały z Indii, jak chodzi po ulicach? Ja pewnie za to dostanę teraz bana, za to co obejrzę, bo to jest jakieś polsatowskie. Ale wczoraj oglądałem i to też pokazuje, jak telewizja jest zakłamana. Janoszek, twoja twarz. Bo oni blokują za to, nie?